Paulinko, czy zdarza ci się coś ugotować w domu? Oj tak, ostatnio nawet coraz częściej i coraz smaczniej. A tak nieskromnie przyznam, że chyba odkryłam jakby pasję gotowania w sobie, bo kiedyś po prostu nie miałam na to czasu. Teraz też narzekam na brak czasu, ale to było lenistwo wcześniej, a teraz zaczęłam gotować. Ostatnio nawet ubiegłam pyszne ciasto marchewkowe i mogę się tym pochwalić, bo rzadko mówiłam o moim gotowaniu, a teraz mogę się pochwalić, że piekę, gotuję. I taką stałam się taką kurą domową. Jak najbardziej kobietą gotującą i jest to jedna z moich pasji tak naprawdę. Bardzo lubię takie wieczory, kiedy mogę sobie otworzyć winko, włączyć muzykę i pokombinować. Taka kuchnia eksperymentalna troszeczkę. Twój konik kulinarny? Myślę, że taka zupa z... w ogóle zupy.